Dzień dobry. Nawiązując do potęgi Polski, dzisiaj będzie Stefan Batory pod Pskowem. Oglądamy. Zacznijmy sobie od naszego bohatera, czyli od Batorego. Batory jest niemalże na środku obrazu, chociaż nie jest jego centralną częścią, bo zaraz o nim sobie powiemy. Batory siedzi dumnie, rozpostarty na swoim tak jakby tronie polowym i, co jest istotne, trzyma szablę, czyli jakby pokazuje swoją wojowniczość, a nogi trzyma na skórze niedźwiedzia, a niedźwiedź jest symboliką kogo? Rosji. Rosji, którą właśnie przecież pokonano. Obok samego naszego króla mamy taką postać ubraną w czarny jezuicki habit. Jest to legat papieski. Legat, czyli wysłannik papieski Antonio Possevino. To on tutaj jest jakby takim mediatorem tych rozmów. I on jest bardzo czujny na tym obrazie, ponieważ patrzy tak dosyć przenikliwie i tak jakby pokazuje, gestykulując swoimi dłońmi, że jeszcze nie jest wszystko uzgodnione, że należy się jeszcze wstrzymać tym wszystkim. Matejko symbolizuje nam tą postacią to, że te wojny na pewno jeszcze wrócą, a wrócą w wieku XVII i niestety na szkodę naszą. Drugą postacią, dosyć istotną, jest nasz hetman, czyli Jan Zamoyski. On pokazany jest tak jakby w tle, on obserwuje, co się dzieje i nie widać na jego twarzy zadowolenia. On jest takim wręcz nieprzychylnym temu, co się właśnie na tym obrazie dzieje, ponieważ dążył jako hetman do całkowitego unicestwienia carstwa rosyjskiego. Widział w tym naszą szansę, ale no, Batory spowodował troszeczkę inny układ, więc generalnie mamy to poselstwo. Zwróćcie uwagę też na pieczęć, którą trzyma w ręku Zamoyski, co jest symbolem funkcji kanclerza, którą również pełnił równocześnie właściwie, jak i funkcję hetmana. Zwróćcie uwagę na osobę, która jest tyłem do Batorego, tak ostentacyjnie stanęła do tego wszystkiego plecami, nie interesuje się tym, co się tam dzieje. I tym człowiekiem jest hetman nadworny, koronny, czyli Jan Zborowski. I Matejko prawdopodobnie chce nam tutaj zapowiedzieć konflikt, który będzie w przyszłości pomiędzy jego bratem Samuelem, a samym Batorem, ponieważ na rozkaz Batorego Samuel Zborowski został stracony w roku 1584 i to jest dosyć specyficzne, ponieważ kiedy Samuel Zborowski uciekał z Polski, jeszcze kiedy Batory nie był polskim królem, to gdzie został schronienie? W Siedmiogrodzie. Więc generalnie jest takim dosyć specyficznym ujęciem to wszystko pokazane. Idziemy do tych, którzy klękają przed polskim królem. Są to dostojnicy rosyjscy, którzy proszą o pokój. I to jest wszystko też symbolicznie pokazywane. Ponieważ widzimy, że witają Batorego chlebem i solą, czyli jak swojego, na ziemiach, które właśnie zostały przez Polskę między innymi zajęte. To jest dosyć ważne. Drugi jest takim specjalnym ukłonie, zresztą to jest takim dosyć charakterystycznym układem w kościele wschodnim. Inny trzyma złamany miecz, który pokazuje koniec jakby potęgi rosyjskiej, ale jest w zbroi, co też może symbolizować to, że jednak ta potęga może kiedyś się jeszcze odrodzić. Za nimi widzimy naszego hetmana, Stanisława Żółkiewskiego. On jest w tych specjalnych takich husarskich skrzydłach pokazany, i również pełni tutaj odpowiednią funkcję. Co prawda był on od początku związany z Zamoyskim i będzie później pełnił funkcję i hetmana, i kanclerza, więc bardzo podobny do samego Zamoyskiego, ale zobaczcie, co on robi. On chowa miecz do pochwy, czyli jest to coś, co będzie wiązało się z zapowiedzią przyszłych wojen. Zresztą Żółkiewski, jak to było przy okazji hołdu carów szujskich na Sejmie Warszawskim, no jest człowiekiem, który dokona rzeczy niemożliwej, pod Kuszynem pokonuje o wiele większe oddziały rosyjskie. Czy pod Kuszynem, czyli roku 1610. Także tyle, jeżeli chodzi o sam obraz Batory pod Pskowem. Jest tam wiele innych postaci, ale nie będę zanudzał. Najważniejsze opowiedziałem. Dziękuję i do widzenia.